operatora w normie. Dogrzewamy maszynę, będzie trzeba wymienić olej, bo to hamownia. Silnik czysty. Tam mamy natryski, widać. Może się uda przybliżyć. O, jest. Wydaje się wszystko w porządku. Ściągnąłem miskę, bo zmieniam olej, a miska przeciekała trochę, bo przed bednarami, jak wymienialiśmy wałek od pompy, to była tak na szybko złożona i trochę źle posmarowana, no i chyba to, że jest zakładany z uszczelką, to jest jednak źle. Spróbuję tym razem założyć na sam silikon, tak jak to na kanale Mój Sprzęt robią. Zobaczymy. Mam nadzieję, że już przestanie cieknąć. No bo leci na wszystko, na wał, na później na ziemię, gdzieś też kapie, a po co to ma lecieć? No i zmieniamy olej, bo jutro hamownia. Jak wszystko dobrze pójdzie. Także zobaczymy, co pokaże ciągnik. Silnik też jest czysty w środku, wszystko w porządku, także nic, tylko dawać nową uszczelkę, skręcać i gotowe. Siemanko, piątek, godzina 22:30, ja właśnie wróciłem z próby orkiestry. Rafał już wrócił z Torunia, działa oczywiście. Dzisiaj musimy pomalować to pomieszczenie do końca. Rafał zagruntował właśnie, pomalujemy sobie tutaj, nie? Rafał wyciął taki prowizoryczny lejek. Wszystko na patencie. Nie ma czasu na profesjonalne narzędzia. Bo jutro wjeżdża nam tu frezarka, nie, Rafcio? Tak. Jedziemy po frezarkę. W końcu odebrać. Musieliśmy dokończyć pomieszczenie, żeby ją po prostu tutaj móc stawić. Gęsta ta farba, nie? No. Postaw nawet na to, jo. Tak szykowałem. Dobra, kompresor jest odkręcony? Tak. Dobra, i startujemy z malowaniem. Poczekaj chwilę. Coś tu leży. No, to się pomaluje później.
Co, braknie nam farby? No może jakoś na styk starczy, ale nie będzie tak idealnie pomalowany. Chodzi o to, żeby tu frezarkę jutro wstawić, nie? No trochę, żeby te ściany przejrzały na biało, no zobacz, od razu widnieje, nie? No, do nagrywania będzie ładnie. Tak, to jest tylko pomieszczenie do frezowania, wiercenia i toczenia, ale jak chce tak ładnie wyglądało, to... Jeszcze może coś to stąd wyleci. No by się udało. Będziemy jeszcze raz malować, czy nie? No, może kiedyś zobaczymy, bo sufit to się może żółty trochę zrobić, bo tamtą jak malowałem, to dwa razy malowałem tamtą stronę, bo się za pierwszym razem żółte zrobiło wszystko. Wcześniej było wapnowane, to... Grunt też najtańszy. Wygarnąć jak z betoniarki. Ale teraz sufit tutaj tą część całą pokryłeś, czy nie? Tak. Ale tak, bo to było wybiałkowane, nie? Wapnem to no. Tak idealnie nie trzeba było, nie? Byłby czas, to by można było się bawić. I pogoda. I pieniądze. No to przede wszystkim. I tak już będzie fajnie. Ale to wygodne jest, nie? Ręcznie by się męczył człowiek, nie? No to jest nasze? Tak. Ile no to takie? Mama miała do, właśnie do wapnowania. Kurnika? No, w kurniku, nie? A ile to kosztuje takie coś? 80 zł. Kurde, petarda. Samochód tak by opitolił. Na sprzedaj. No i tak z grubsza pomalowanej pomieszczenie jest, nie? Tak, na razie musi wystarczyć. Kiedyś się może pookrywa te maszyny i się pomaluje, ale podejrzewam, że nie. Raczej nie. To nic nie trwa dłużej niż stan przejściowy, nie? Tak jest. Znaczy to i tak nie jest stan przejściowy, bo jest pomalowany, także czad. Dobra, Rafcio, a ten? Coś u Jokera tworzyłeś? Mam siłownik skrętu. Idziemy zobaczyć. Na razie jeden. Oczywiście pada deszcz, bo jak żeby inaczej było, to musi być. Dobra. O, widać faktycznie. Kurde, światło słabe. Czekaj, tu można zapalić w tym? Można, ale nie wiem, jak nagrywasz. Byś musiał chyba wyłączyć. Jest. Słabo. Czekaj, spróbuję świecić swoim. O. Dobra, ciemno jest, warunki mamy jakie mamy. I tak, tu jest ten siłownik skrętu, który zamontowaliśmy, nie? Tak. Znaczy ty zamontowałeś, bo ja nic nie robię, do tego się trzymajmy. I ten... Teraz tak, powiem może dlaczego ja chciałem, żeby ten siłownik został. Ponieważ to jest taka sama pompa do wspomagania na rozrządzie, tak jak u nas. I u nas są dwa siłowniki. I się po prostu za wolno kręci. U nas będziemy pompę przerabiać, ale tutaj jakby nie chciałbym tak ingerować aż w ten układ. Dlatego chciałem zamontować ten siłownik, bo on bardzo dobrze skręcał, bardzo dobrze to było zgrane z tą pompą i zależało mi, żeby go zostawić, ten siłownik. Bo to było w sumie jeden dzień i miałem, nawet nie cały, i miałem siłownik zamontowany, także to była po prostu najprostsza opcja. No ale... ale co, nie zostało stestowane nawet? Nie zostało stestowane. Bo co, węże mamy za krótkie? Węże mamy za krótkie, no musiałem teraz zakuwać. I po prostu... jest za mocny kąt, jak się skręci na maksa. I tu faktycznie jakby się gdzieś kołem uderzyło, to mogłoby ten siłownik giąć. Uszkodziłby się raczej. Tak, i ten drążek mógłby coś z nim dziać. I wszystko by było dobrze.
jakby ten siłownik był tu, przy samym moście. Bo wszystkie właśnie te ciągniki czy tak dalej, jak mają taki siłownik, to na równo jak są koła, to ten stworzeń jest wygięty w tą stronę. Jakby ten siłownik jest bardzo blisko, jest wygięty w tą stronę i przy skręcie koła... Aha, się prostuje. Prostuje się i wygina się w drugą stronę. A u nas to działa tak, że on się zgina jeszcze bardziej i wtedy traci wymiar koło, cały drążek się jakby skraca automatycznie i to jedno koło skręca troszkę za mało. Dlatego będzie z powrotem, będziemy musieli, Paweł, te zwrotnice przerzucić, tak jak były. Tak jak były. Tak jak były i drążek będzie z tyłu. Mhm. Zamontowany. I będą dwa takie siłowniki od Bizona jak u nas, tylko że... To jest od Bizona od czego? Od skrętu. Aha. Tylko że żeby ta pompa wydała, to chcę skrócić te siłowniki o 5 cm. U nas były skrócone chyba 2 cm, a tutaj chcę skrócić o 5 cm, żeby tego oleju było mniej, żeby szybciej... I to jak on, możesz go rozsunąć maksymalnie? Tak, no on ma 20 cm wysuwu, ma taki sam wysuw jak ten. Aha. Czyli ramię jakby od zwrotnicy jest, by musiało być też takie jak coś jak tu jest, nie? A ja sobie zamontuję troszkę bliżej i wtedy siłownik mogę mieć krótszy. Bo u nas po prostu, znaczy u nas, tu u Jokera nie może być, bo jest ten most taki odsadzony, tak? Tak, bo to jest ten siłownik był bliżej, to by pasowało, a z tyłu no to już w ogóle on by musiał być blisko i tak samo nie mógłby być blisko, także no po prostu ten siłownik tutaj nie zda egzaminu. Bo mamy co, środek mamy dyfer od gaza. Tak, a zwrotnice są od stara. Po to, bo ludzie tu hejtowali, że ten most to kurczę, to źle i w ogóle, że po co taki wielki, że to źle tu wygląda. Ale no może to nie wygląda najpiękniej u nas też nie, ale jak jest tłust, to wszystko to zaczyna wyglądać wtedy. A chodzi tak, o to, że... A to i tak jest mniejszy most niż u nas, nie? Ta cała kula. Mniejszy jest niż u nas od stara, a dwa, że ten most ma blokadę, tak? Tak, blokadę mostu powinien mieć. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tak, ale generalnie gaz miał, bo to jest taka jak szpera trochę to działa, nie? Tak. Że to nie jest załączana ta blokada, ale to w momencie, kiedy jest uślizg, to... Powinna się załączać. Powinna się załączać, dlatego w tym projekcie po prostu pokusiliśmy się o ten dyferencjał, nie? Tak. I jakby ten siłownik właśnie zamontował tu na samym dole. A to by się dało. To on by działał dobrze, nie? No tylko wtedy na samym dole no to już jest, no, to jest padaka, sensie, nie? Czy u samej góry to też no później do ramy będzie przeszkadzał. Aha, bo będzie rama ciągnika? Tak, no będzie do tuza, jakaś taka półrama, chociaż do skrzyni złapana. Czyli ten siłownik teraz, finalnie będą dwa siłowniki? Tak, ale siłownik nie będzie i tak z tamtej strony, tylko będą tu z przodu oba. Oba z przodu? Tak, oba z przodu i nie będzie tak jak u nas, że jeden tu, drugi tu, tylko na każde koło będzie osobny. No kurde, to jeszcze inaczej. No to już generalnie to nic nie zmieni, bo i tak koła będą połączone drążkiem, także to nic nie zmieni i siłownik będzie zamontowany prawdopodobnie tutaj. No to już trochę lepiej w sumie będzie wyglądać, nie? Tak. Tu będzie dosyć wysoko i jeden będzie tu, a drugi będzie tutaj. I ta pompa powinna wydać? Tak, jak jest krócej, no to powinna wydać, no ewentualnie będzie się trochę wolniej kręcić, tak jak u nas, nie? Ale zobaczymy, tam chyba Adrian ma tu pompę i tak troszkę mocniejszą niż naszą. Tak. Bo u nas teraz finalnie będzie od tego MTZ-a? Tak, od MTZ-a. Już pompa jest, zębatka już jest dorobiona, tylko nie ma po prostu czasu, żeby tam zrobić przystawkę na tą pompę, nie? A tutaj bym chciał na razie zostawić tak jak jest. Bo raz, że nie mamy czasu, a dwa, że no to jeszcze muszę wytestować, czy u nas zadziała i wtedy będzie można może dalej... W sensie tam ta pompa, no. Tak, i dalej wtedy będzie można montować gdzieś u kogoś takie pompy, jak to zda egzamin. A na razie to będzie... Mamy tokarkę, to będziesz mógł tam rzeźbić, nie? No dokładnie. Także będą siłowniki dwa z przodu. U nas jest jeden z przodu i nie wygląda to wcale źle. To może pokażemy od razu. Mamy akurat... Jeszcze tu jak przyjdzie rama... O, Rafał jeszcze chce coś powiedzieć. Jeszcze tu jak przyjdzie rama ładnie od tuza, to wszystko ładnie zakryje i to będzie wyglądać tak jak ma być. Nie? Tak.
To u nas pokażemy te dwa siłowniki. Zresztą kto ogląda filmy, to wie. Tu właśnie zmieniamy olej w perełeczce. Jaki zalałeś olej? Jeszcze nie zalałem, ale Delvac 15W40 na razie mam zalany. Zobaczymy, jak ten się sprawdzi. Ale może przejdziemy na 10 na następnym razem. Okej. Dobra, to idziemy do skrętu. No, bo jak to wszystko jest w całości złożone, to już tak gdzieś trochę ginie, nie? Tu są dwa siłowniki i też jest dobrze. Tak, i tu są z jednej strony na jednym kole. No, tak pasowało akurat. Bo z tamtej strony już by się nie zmieścił siłownik. I ta pompa to jest odostrówka? No, generalnie tak. A u Adriana jest inna? Inna, widać, jest troszkę obudowa, nie? Ciekawe, co w środku. Ciekawe, co w środku właśnie, nie? Okej. Okay. Dobra. Koła, jak tam opony? Temat opon. Opony będą w przyszły piątek. Czyli co, w Wielki Piątek? Tak. Przyjadą opony, także... W końcu popchniemy projekt trochę do przodu, nie? Tak, już będzie można w końcu działać. No bo tak to nas opony blokowały, bo nie wiadomo, czy trzeba podnieść maskę, czy nie. Jak to wszystko będzie wyglądać, gdzie, czy ewentualnie gdzieś koło będzie przecierać, jak tą ramę puścić. I to wszystko, no wszystko się okaże, jak będą koła. Będzie można już przystawkę domierzać. Generalnie to teraz te koła tutaj, to w porównaniu do tych, co przyjdą, to maleństwo, nie? No. Widzieliśmy chyba już, Adrian nam wysłał zdjęcie? Tak, wysłał zdjęcie. Opon? Mhm. Także już na zdjęciu wygląda na straszną potęgę, nie? I takie chciałem, i takie są, także... No i takie specjalnie przeliczone pod ten napęd, nie? Znaczy się napęd to będę dopiero przeliczał przystawkę, ale mi chodziło o to, żeby maska była prosta. Aha. Żeby ciągnik stał prosty, dlatego będzie wielkie koło z tyłu, nie? Mhm. To już opowiadaliśmy tutaj na materiałach o kołach. Jak ktoś czegoś nie rozumie, bo nieraz mnóstwo pytań, a wszystko jest w poprzednich materiałach, my za każdym razem nie mówimy tego samego, nie? No, także słuchajcie. Finalnie to się tak prezentuje, że ten siłownik, co jest na dole, wypada stąd, a wjeżdża nam siłownik, dwa siłowniki tutaj od Bizona, od skrętu. Coś takiego. To w tym materiale to wszystko. My brudni, bo malowaliśmy to pomieszczenie, no ale stwierdziliśmy, że coś tu nagramy o tym Jokerze, o tym projekcie, bo zasypujecie nas komentarzami, co dalej, co dalej, co dalej. Także myślę, że teraz, jak już przyjdą opony w piątek, no to będzie co robić i materiały będą na pewno ciekawsze, nie? Tak jest. A wakacje się szykują, że będziemy na stałe tutaj chyba, co? Siedzieć. Także w wakacje będzie na pewno dużo się działo. Mamy już w kolejce następną 60-tkę. Też już leży most, także będzie kolejna 60-tka z mostem. Jeszcze inaczej będzie to zrobione. Także no myślę, że wakacje zapowiadają się ciekawie. Na pewno dla nas pracowicie. Dobra, to co? Idziemy tam posprzątać i jutro się bierzemy za robotę, nie? Tak. Nara.